Wenn Krebsstellen drin sind, muss man prinzipiell aufpassen, dass man nicht zu nah an den Stamm mit den Schnitten herangeht. Jeżeli mamy takie miejsce zrakowacone, to też nie chciałbym z tym cięciem dochodzić zbyt blisko pnia. Wenn man durch Krebsstellen durchschneidet im Winter, das ist prinzipiell nicht gut. Also wenn das jetzt sehr viele Jeżeli Krebsstellen zimą, sind, tutaj cieli przez takie miejsca, Gala jest to zum Beispiel, zasadniczo niedobrze. Z reguły Gala bardzo cierpi. No nie wiem, tutaj pana Jacka możemy zapytać, czy ma generalnie problemy z rakiem. Na Gali bardzo duży, na Jonagoldzie... W Gala mamy dzisiaj problem, a Fiona Gold mniejszy, ale jednak też. Gala Nummer 1. Gala, Elisa. Nummer 1. Gala, kann sie ist krebsanfällig. Diese kann Anlagen vielleicht eher in Richtung Ende März schneiden, Mitte März schneiden. W momencie, kiedy mamy do czynienia z tym rakiem w sadzie, skłaniałbym się do cięcia w końcu marca. Und mit Beginn der Vegetation verheilen diese Stellen sehr viel schneller und besser. Dlatego, że im bliżej jesteśmy momentu wegetacji, tym lepiej. Aber wenn wtedy wir jetzt, te, że tak powiem, rany się mogą nam zabliźnić o wiele szybciej. Wenn man Anlagen jetzt schneiden muss und soll, dann muss man hinterher, wenn man Krebs drin hat, mit Kupfer nachbehandeln. Dlatego, że jeżeli mamy tego typu miejsca, gdzie dochodzi do zrakowaceń, tak jak tutaj na przykład na przewodniku tego drzewa, gdzie byśmy coś chcieli zrobić, to po cięciu ja bym zalecał od razu zabieg miedziany. Wenn ich jetzt Krebsstellen mit der Schere durchschneide, ist das prinzipiell nicht gut, wenn ich dann weitergehe. Das ist prinzipiell nicht gut. Drzewo z rakiem, wir haben dalej kontynuował cięcie, in to unseren... będzie to najlepszy przykład na to, że znaczy nie powinienem kontynuować cięcia dalej. Wir haben in unserer Region bei milderen Bedingungen auch Übertragungsmöglichkeiten im Winter. Dlatego, że my w naszym rejonie na przykład widzimy, że jeżeli są umiarkowane powiedzmy, warunki, to mam możliwość szybkiego rozprzestrzeniania tego raka w sadzie. Es gibt jetzt neue Scheren von Felco, die haben dann zusätzlich ein Sprühsystem, wo dann gleich Kupfer mit rauskommt. Das heißt, ich habe meine Kupferlösung hier. Nie, czy Państwo wiecie, że są już tego typu sekatory Felco, wyposażone w zbiorniczek z miedzianem i Państwo tniecie od razu się tam dezynfekujecie ten sekator. Und dann ist die Stelle desinfiziert. I wtedy jest to zdezynfekowane. Und dann auch immer Abstand halten, mehr